Jeżeli masz problemy ze spotykaniem niewłaściwych mężczyzn lub kobiet w swoim życiu, jeżeli wciąż trafiasz na nieodpowiednie osoby lub twoje związki, randki nie pracują dla ciebie, koniecznie obejrzyj ten film. Ja się nazywam Liza Kośny i jestem trenerem relacji intymnych. Od 20 lat zajmuję się tantrą, seksualnością, relacjami, związkami. Pomagam singlom i parom zbudować tak naprawdę swoje życie miłosne, aby cieszyli się życiem, aby byli ze sobą szczęśliwi. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak właśnie ważne jest przygotowanie do tego, aby spotkać się z pasującą bratnią duszę na życie i jak to zrobić. Przede wszystkim wiele osób, które do mnie trafiało na coaching relacji, kompletnie sobie na początku nie zdawało sprawy, że miłość jest tak naprawdę procesem, do którego potrzebujemy się przygotować, że chociaż jesteśmy uczeni tego, że w naszym życiu mówi nam się, że miłość to jest przypadek, że miłość to jest fakt, to tak naprawdę dla większości ludzi wcale tak nie jest, chyba że mamy bardzo małą świadomość miłości i kompletnie nie zdajemy sobie sprawy, jak przygotować się na miłość. Poza paroma wyjątkami, którymi spotkałam w swoim życiu, które w danym momencie może to nawet nie były wyjątki, tylko to były momenty, w którym moi przyjaciele spotkali już swoją pasującą bratnią duszę na życie i rozpoczynali z nią od razu szczęśliwą relację, tak naprawdę większość z nas będzie poszukiwać w swoim życiu takiego naprawdę prawdziwego, pasującego, kompatybilnego partnera. I teraz pytanie dla nas wszystkich, pytanie dla tych osób lub odpowiedź, jedną z najważniejszych, jak tak naprawdę się przygotować do tego i dlaczego się tak naprawdę tak dzieje. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam Wam, większość osób spotyka swoich partnerów nieprzypadkowo. Jeżeli spotykamy swoich partnerów, to jest to przede wszystkim spowodowane tym, że tak naprawdę przyciągamy ich przede wszystkim na poziomie naszych przekonań i przyciągamy do siebie takich ludzi, którzy są potwierdzeniem naszych przekonań. Lub druga sprawa to jest jeszcze taka bardziej enigmatyczna, czyli przyciągamy ich na poziomie swojej karmy. Karmy swojej własnej oraz karmy rodowej, która ewentualnie ciągnie się po naszych przodkach. I w ogóle często nie porusza się tych tematów. Podchodzimy i patrzymy na miłość w taki sposób, w którym tak naprawdę patrzymy na nią właśnie jako na przypadek. Coś, co się wydarza, coś, co jest takim właśnie przypadkiem, coś, co jest takim cudem, coś, co jest tak przychodzi, jak taki wiaterek poranny, albo jak no po prostu fart w życiu. A prawda jest taka, tak jak powiedziałam, że na poziomie podświadomym, na poziomie energii, na poziomie karmy przyciągamy dokładnie to, na co uważamy, że zasługujemy lub na to, że przyciągamy to, co naprawdę zasługujemy. I dzieje się to właśnie z powodu tego, że mamy odpowiednie programy, odpowiednie przekonania, odpowiednie nawykowe myślenie, odpowiednie połączenia neuronowe w swoim głowie, które mówią nam, jak tak naprawdę wygląda miłość i to, czym jest miłość, które powstały na poziomie naszych doświadczeń. Doświadczeń rodzinnych, doświadczeń bliskich, doświadczeń, które widzieliśmy na przykład pomiędzy naszą mamą i tatą lub nie widzieliśmy. To wszystko kształtuje w nas pierwsze wzorce miłości. Tak naprawdę już w wieku 8 tygodni dziecko, małe dziecko, to jest dopiero 8-tygodniowe niemowlę, uczy się od swojej matki stylów przywiązania. Więc te nasze pierwsze doświadczenia są naprawdę bardzo, bardzo wczesne na temat miłości. Ja jestem zwolennikiem, jak wiecie, że jednak ten początek naszego doświadczenia z miłością jest nawet o wiele, wiele wcześniej niż pierwszy dzień życia, czyli jeszcze w tym okresie płodowym. I od tego momentu tak naprawdę wszystko, czego doświadczyła nasza mama, wszystko, czego doświadczyli nasi rodzice,
naprawdę ma wpływ na to, jakie my będziemy mieli postrzeganie życia. I chociaż jest to w pewien sposób powiązane z tym, że jak my będziemy poprzez swoje filtry postrzegać rzeczywistość, takowe życie stworzymy, to jednak dla większości z nas negatywne doświadczenia będą wpływały na nas, że będziemy postrzegać życie w dosyć negatywny sposób, dopóki nie nauczymy się myśleć inaczej, nie odprogramujemy swojego umysłu. I drugą rzeczą, która jest bardzo ważna, której w ogóle nigdy nie bierzemy też pod uwagę, jest kwestia właśnie tego, że mamy także karmę. W Europie, w świecie zachodnim kompletnie pomijany temat karma. Nie, no po co w ogóle? W ogóle nie bierzemy tego pod uwagę, a jednak coś takiego istnieje i we wszystkich kulturach od samego początku wszyscy byli uczeni tego, że jest coś takiego jak karma, prawo przyczyny i skutku, jak Boga, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jakkolwiek to, tak powiem, jakichkolwiek metafory użyjemy, w każdej kulturze spotkamy się z takim właśnie odpowiednikiem tego prawa karmy. I to jest bardzo ważny element, który bardzo rzadko bierzemy pod uwagę, że jednak nasze obciążenia karmiczne, to jak na przykład my się zachowujemy, to jak my funkcjonujemy, to jak my tworzymy nasze relacje, ma wpływ na to, ile my będziemy mieli szczęścia w naszym życiu, w naszych relacjach czy w naszych finansach, jeżeli weźmiemy też je pod uwagę. I teraz jak to ma się do nas właśnie, jeżeli my tworzymy związki, jeżeli my tworzymy związki, i umyślnie ranimy kogoś, manipulujemy kogoś, tworzymy, sprawiamy, że ktoś jest nieszczęśliwy, oszukujemy go, zwodzimy i tak dalej, to tworzymy sobie karmę, która będzie nas niestety prędzej czy później nas dopadnie. Dla niektórych ludzi będzie to od razu, a dla niektórych może to być w kolejnym wcieleniu, kiedy na przykład już nie będą w ogóle mieli świadomości tego, że kiedyś zachowywali się w ten czy w inny sposób i będą się zastanawiać, dlaczego w moim życiu dzieje się tyle zła w tym temacie, tyle bólu i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej jest to właśnie konsekwencja naszej karmy. Karma może być też karmą rodową, czyli to, jak reagowali nasi przodkowie i co działo się w naszym rodzie, właśnie na poziomie genetycznym, my to nosimy w sobie i mamy to zapisane w naszym DNA, w co wierzyli nasi przodkowie, co uczynili nasi przodkowie innym przodkom, innych ludzi. I my jako karma, jako kolejni w rodzie możemy tak naprawdę doświadczać konsekwencji naszych przodków, jeżeli nie wiemy, jak z tego tak naprawdę uwolnić się i po prostu zacząć wieść swoje własne życie. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, na pewno trzeba mieć świadomość też tego, że aby tak naprawdę dobrze przygotować się na relacje, trzeba wiedzieć, mieć wgląd wewnętrzny do tego, skąd pochodzą nasze problemy. Bo na ślepo strzelanie, że to jest mój problem, ponieważ to i tamto, jest tak naprawdę właśnie takim chybieniem celu. O wiele trafniejsze, logiczniejsze i lepsze, bardziej skuteczne jest także działanie i harmonizowanie tych obszarów, które naprawdę wymagają tego. I najczęściej jest to możliwe, kiedy mamy ze sobą lub pracujemy ze sobą, która zajmuje się na przykład daną dziedziną, jest w niej, ma tak zwane prowadzenie góry w tej dziedzinie, czyli ma takie ukryte dary, talenty, z którymi przyszła przepracować, ponieważ często taka osoba na przykład przeszła swoją drogę i przeszła bardzo wiele w swoim życiu, dlatego jest w stanie, była przygotowywana, można powiedzieć, na to, żeby zajmować się pewnym tematem. Tak jak ja na przykład byłam przygotowywana przez całe życie
i wchodziłam w różne związki, doświadczałam różnych form miłości, doświadczałam różnych form niemiłości, dzięki czemu, z których musiałam się nauczyć wychodzić, których szukałam odpowiednich narzędzi, odpowiednich technik, które pozwolą mi tak naprawdę uwolnić się z pewnych nawyków, z pewnych dolegliwości, z pewnych trudnych sytuacji życiowych. I takie osoby są, można powiedzieć, predysponowane do zajmowania się pewnymi dziedzinami. Tak jak zresztą każdy z nas jest predysponowany do czegoś, żeby się czymś zajmować, przyszedł z taką tak zwaną swoją duchową prawdą i duchowymi swoimi talentami. I najważniejsze dla każdego człowieka jest tak naprawdę odnalezienie tej prawdy i tej misji duchowej swojej duszy. Ale na pewno o tym już mówiłam nie w jednym odcinku i ewentualnie w innym opowiem. Więc musimy wziąć pod uwagę, że o wiele łatwiej będzie nam pracować w temacie relacji, kiedy będziemy mieli świadomość, gdzie tak naprawdę jest problem i kiedy będziemy pracować z ekspertem. Ale zacznę jeszcze i wrócę do tematu, dlaczego tak naprawdę jest nam potrzeba przygotować się do spotkania tej bratniej duszy. Jak powiedziałam na początku, wiele osób myśli na początku szukania miłości, że to jest ten przypadek, taki los, taki fart, takie po prostu magiczne doświadczenie, które się wydarzyło. Tak jak też powiedziałam na początku, większość, niektóre pary tak mają, że tu i teraz spotykają się jako bratnie dusze, ponieważ nie mają karmy, nie mają do przerobienia pewnych rzeczy i dlatego one się szybko spotykają i zaczynają razem tworzyć wiele dobra dla życia. Ale spora część ludzi ma niestety w swoim życiu do zrobienia generalnie duży porządek i sprzątnięcia wiele bałaganu, jeżeli chodzi o relacje, związki, które są właśnie spowodowane naszymi wcześniejszymi doświadczeniami. I te osoby często właśnie będą miały, doświadczały jakichś turbulencji w miłości, będą spotykać niewłaściwych ludzi, a ci niewłaściwi ludzie przeważnie będą na przykład bratnimi duszami z poprzednich wcieleń, którymi na przykład miały niedokończone jakieś perypetie, jakieś doświadczenia, krzywdy i będą się spotykać tutaj, aby ponownie na przykład doświadczyć i zharmonizować tą wspólną karmę, zareagować już inaczej, z większą miłością, z większą taką hojnością dla siebie nawzajem. Inni będą spotykać kompletnie niepasujące bratnie dusze, które na przykład będą przyciągać na poziomie właśnie niepoleczonych bólu z dzieciństwa, czy jakichś programów, które się ukształtowały w tym temacie na podstawie tych doświadczeń. Tak naprawdę jest 7 rodzajów bratnich dusz i postaram się Wam opowiedzieć w kolejnym odcinku. Jeżeli będziecie chcieli, napiszecie w komentarzu, że chcecie, to opowiem Wam o tych bratnich duszach, jak je rozpoznać w swoim życiu. Jednakże chcę jeszcze nadmienić, dlaczego tak ważne jest w naszym życiu przygotowanie się na tą bratnią duszę, bo od tego tak naprawdę tu zaczęłam. Przede wszystkim ja ze swojego doświadczenia wieloletniego, jako osoba, jako kobieta, która tak naprawdę szukała i szuka w swoim życiu tego odpowiedniego partnera na życie i także jako coach i terapeuta pracujący z ludźmi w temacie relacji, wiem, że to jest przede wszystkim ważne dlatego, żeby siebie poznać, żeby poznać swoje wartości, żeby wiedzieć, co tak naprawdę jest dla nas ważne w naszym życiu. I żeby stworzyć taką relację, która będzie dla nas szczęśliwa, która będzie dla nas wsparciem, żeby przyciągnąć taką odpowiednią osobę do naszego życia, my potrzebujemy właśnie przede wszystkim na początku zrobić porządek ze sobą, czyli poznać siebie.
odnaleźć siebie, rozpoznać swoje potrzeby, rozpoznać swoje błędy, rozpoznać swoje trudne, blokujące właśnie nawyki, rozpoznać także to, co jest dla nas tutaj w sercu najważniejsze w relacji, czego nie możemy się tak naprawdę pozbyć pod żadnym pozorem, bo jeżeli się tego pozbędziemy, to wtedy już nie będziemy szczęśliwi w relacji. I poznać także to, na co jesteśmy ewentualnie się w stanie zgodzić lub kompletnie nie ma o tym mowy w relacji. I kiedy mamy takie rzeczy, kiedy mamy także umiejętność wyrobioną kochania samych siebie, szanowania samych siebie, doceniania samych siebie, akceptowania samych siebie takich, jakimi jesteśmy, czy jesteśmy, to w tym momencie o wiele łatwiej, dopiero z tego momentu możemy tak naprawdę z większą łatwością przyciągać do swojego życia odpowiednich mężczyzn lub odpowiednie kobiety. Wcześniej to staje się taką ruletką, przypadkiem, iluzją mają miłości, która nie ma nic wspólnego z miłością i doprowadza tylko tak naprawdę do tego, że jesteśmy nieszczęśliwi i nieszczęśliwe, że wchodzimy w dysfunkcyjne relacje, że w tych relacjach jest dużo bólu, cierpienia, żalu, pretensji, że w tych relacjach jest dużo zdrady, braku zaufania, że te związki się psują, że tracimy lata swojego życia na to, żeby przeżywając w ogóle te życie z nieodpowiednimi ludźmi, zamiast po prostu skupić się na tym, żeby siebie poznać i odnaleźć, przyciągnąć do siebie świadomie taką osobę, z którą będziemy naprawdę umiejętnie tworzyć relacje, z którą będzie nam po drodze i jej będzie po drodze z nami i ona będzie akceptować nasze i wady charakteru, bo dla niej one nie będą wadami i ona będzie w tym czuła się komfortowo z nami i będzie także uwielbiała te nasze talenty, nasze umiejętności, nasz sposób bycia. To wszystko będzie dla niej idealnie pasować, tak jak nieraz czasami, słuchajcie, przytulacie się do kogoś, tak? I od razu czujecie, że jest nam fajnie się przytulić, a czasami jest nam kompletnie niefajnie się przytulić do takiej osoby. I tak samo jest z miłości, tak samo jest właśnie z przyciąganiem pasującej bratniej duszy. Jeżeli ta dusza pasuje do nas, to ona będzie czuła się tak, jak kiedy my się przytulamy do drugiej osoby, jej się będzie dobrze z nami tulić energetycznie, duchowo, ona będzie w nas akceptować, ona będzie w nas uwielbiać każdy element naszej istoty. A jeżeli ona po prostu nie będzie do nas pasować lub my do niej, to tak jak w łóżku, nie będziemy w stanie przy niej trwać, będziemy coraz bardziej nieszczęśliwi, często możemy się rozchorować przy nieodpowiedniej osobie, tak samo jak wyzdrowieć przy odpowiedniej. Więc to ma naprawdę duże konsekwencje. Idąc jeszcze dalej, przebywanie z nieodpowiednią osobą na życie prowadzi często później w konsekwencji do rozwodów. Zobaczmy teraz ten przykład tych 2 lat, kiedy ogólnie rzecz biorąc mieliśmy sprawy tutaj covidowe, srowidowe. W tym momencie zobaczcie, ile związków tak naprawdę zaczęło mieć kryzys. I ja patrząc na to z poziomu energetycznego, jeżeli patrzymy na to na poziom właśnie energii, na poziom tego, ile światła schodziło na planetę Ziemia w tym okresie i jeszcze schodzi i w ogóle jaka tutaj zaczęła się energetyka na planecie Ziemia, to wcale się mnie to nie dziwi, że to światło wyciągało wszystko, co prawdą nie było. Ten proces tak naprawdę zaczął się od 2012 tak naprawdę roku, czyli 10 lat wcześniej. I pamiętam, że wszyscy na to czekaliśmy w rozwoju duchowym. Patrzyliśmy, wyczekiwaliśmy tego momentu, w którym w ogóle przyjdzie taka świadomość, że będzie wypierać wszystkie kłamstwa i będzie wymuszać wręcz energia i świadomość, która schodziła na planecie od ludzi bycia w prawdzie. I każdy z roku na rok coraz bardziej czekał i zastanawiał się, kiedy ten moment nastąpi. Więc patrząc na to, mnie wcale nie zdziwiło to, że ta energia wymusiła na ludziach stanięcie w prawdzie, bo wiele, wiele związków, wiele, wiele par funkcjonuje i wchodzi właśnie wiele ludzi w związki
kompletnie ze sobą niekompatybilni. Ja jako terapeuta i coach relacji często się śmiałam w przeszłości z takich właśnie takiego powiedzenia. Miałam takie właśnie powiedzenie, że żeby ludzie się rozstali, jeszcze raz połączyli, po prostu to wszystko by było dobre, bo większość tych par tak naprawdę jest ze sobą kompletnie niedogadana, kompletnie z nieodpowiednimi osobami. Tylko dlatego, że właśnie ludzie weszli w te relacje zbyt szybko, nie znając swoich potrzeb lub nie wierząc w to, że zasługują na prawdziwe szczęście w relacji, lub nie wierząc w to, że istnieje dla nich taka odpowiednia osoba, z którą będzie im po drodze. To wszystko jest konsekwencją tego, jak byliśmy wychowani, w co wierzymy, jak zostaliśmy zaprogramowani. Jednakże to, z czym chciała Was dzisiaj zostawić, to przede wszystkim ta świadomość tego, że jak bardzo ważna jest umiejętność przygotowania się na miłość, na prawdziwą miłość, na prawdziwe spotkanie tej osoby, że jeżeli tego nie zrobimy, to może ten proces potrwa dla nas kilka miesięcy, rok, kilka może lat, jeżeli mamy jeszcze jakąś karmę do zrobienia ze sobą i do przepracowania z poprzednich wcieleń, ale w konsekwencji tego, że będziemy na samym końcu tej tęczy szczęśliwi, radośni, będziemy naprawdę w bardzo, bardzo szczęśliwej relacji, myślę, że każda cena jest do zapłacenia, jeżeli mamy tą świadomość i mamy tą motywację odpowiednią, czyli spotkanie tej pasującej bratniej duszy. I dzięki temu możemy po prostu także zmniejszyć w naszym życiu te turbulencje w miłości, czyli ból, cierpienie, rozstania, te wszystkie trudne sytuacje, które doświadczają pary w miłości, te rozwody, rozstania, samotne wychowywanie dzieci, dzieci bez ojców, to wszystko można naprawdę zminimalizować, zharmonizować, zbalansować i stworzyć o wiele piękniejsze związki, czego i sobie, i Wam, moi drodzy, Tobie życzę. I chyba na ten moment będę kończyć, bo mogłabym jeszcze dużo, dużo, dużo mówić, bo wiecie, że lubię. Ale chciałabym, żebyście zastanowili się nad tym i żebyście dali ewentualnie w komentarzu mi znać, czego byście chcieli, o czym chcielibyście wiedzieć więcej. Wiecie, że ja channeluję, wiecie, że ja na Wasze pytania odpowiadam, więc dajcie znać, czy coś jest, co Was szczególnie zainteresowało w tym filmie, a ja postaram się nagrać w kolejnym filmie odpowiedź na to. Także jeżeli jesteś ciekawa, jeżeli Ci się podobało to, o czym mówiłam, zobacz moje inne filmy i także zasubskrybuj mnie i zostań ze mną w kontakcie. Odwiedź także moje profile społecznościowe Liza Kośny i zapraszam Cię do wspólnej podróży ku miłości, ku szczęśliwej miłości. Do zobaczenia, kochana, kochany, podróżniku w czasie, istotko duchowa, piękna istoto. I do zobaczenia niebawem w kolejnym filmie.